Witam, natrafiłem na film na kanale Veto Pitonia, Sebastiana Pitonia. Rozmowa z Sykulskim i Cezarym Grafem z 27 lutego 2022 roku. Opublikowana na kanale Sykulskiego parę dni temu, 4 dni czy coś w tym stylu. Jedyne wytłumaczenie, jakie znajduję, tam pieją na temat wygranej Rosji, skutków nieszczęsnych działań Amerykanów, Ukraińców, krótko mówiąc, pianie prorosyjskie na wszystkie strony ekonomiczne, geopolityczne i nie wiem co nazwać, góralskie. Pitonia. Mamy tu do czynienia kompletnie, moim zdaniem, z próbą kompromitacji przez Sykulskiego tych ludzi. Chyba w ramach odwetu, że nie są skuteczni, nie działają zbyt intensywnie. Ale widać ewidentnie, kto tu jest prorosyjski i czemu służy ich propaganda, albo kto steruje ich propagandą. Okej, to wszystko na temat tego.